Oczywiście temat relacji polsko-ukraińskich w XX wieku jest tak obszerny, że tu i półtorej godziny byłoby za mało, żeby go naprawdę rzetelnie omówić, więc w pół godziny ja tylko zasygnalizuję pewne kwestie, pewne wątki, które jeśli Was zainteresują, to rozwinę je w dalszej części naszego spotkania. Zacznę od takiego stwierdzenia, że początek relacji polsko-ukraińskich to jest w istocie rzeczy początek państwa polskiego. Ktoś, kto sobie przypomina lekcję o Bolesławie Chrobrym, pamięta jego wyprawę do Kijowa wobec Rusi Kijowskiej, a więc widać wyraźnie, że wtedy się te relacje zaczynają, nie były one przyjazne. W tym samym czasie ukształtowało się, co państwo polskie, ukształtowało się też państwo ruskie, nie moskiewskie, żeby była jasność. To jest pierwsza rzecz, o której musicie pamiętać, ona nam się przyda, bardzo, bardzo ważna, mianowicie, żeby mieć świadomość, że tym pierwszym wielkim organizmem państwowym, który się ukształtował na obszarze późniejszej Rosji, była właśnie Ruś Kijowska. Tam równolegle się księstwo nowogrodzkie rozwijało, ale jak to złośliwie niedawno pokazano jednym z memów, w czasach, kiedy Kijów miał już tą złotą bramę, której wedle legendy miał uderzyć Bolesław Chrobry swoim mieczem, to na obszarze Moskwy rósł las. Nie było czegoś takiego jak Moskwa. No ale później historia, o której nie będę opowiadał, potoczyła się tak, że księstwo moskiewskie, które jednak tam w którymś momencie powstało, rosło w siłę, a Ruś Kijowska upadła i stała się po kolei przedmiotem okupacji a to mongolskiej, a to litewskiej, wreszcie w ramach Unii Polsko-Litewskiej tak naprawdę polskiej. Ktoś powie okupacji, no to rzeczywiście jest złe słowo, bo tak naprawdę można by powiedzieć podporządkowania czy podległości, bo tak się ta historia ułożyła, że to my stworzyliśmy państwo w tym czasie silniejsze i stopniowo właśnie poprzez Unię Polsko-Litewską, po pierwsze byli Litwini, podbiliśmy znaczną część obszaru dzisiejszej Ukrainy. Ale to jest cała ta historia, w której ogromnie ważne są powstania kozackie, bo to była ta ludność, która tam się okazała taka najbardziej wojownicza. Nie będę opowiadał, to jest wiek XVII, szalenie też ważny, bo pewna tradycja ukraińska się do tej kozackiej spuścizny odwołuje. W pewnym momencie kozacy woleli od panowania polskiego panowanie cara ruskiego. Myśmy nie byli w stanie temu zapobiec i tak się oto stało, że większość tych terytoriów stopniowo pod panowanie rosyjskie przeszła. Dla nas istotny jest tak naprawdę moment, kiedy rodzi się nowoczesny naród polski i naród ukraiński, bo tak się składa, proszę Państwa, że my traktujemy tą historię często jako pewną ciągłość. No zacząłem nie przypadkiem od wydarzeń z tak naprawdę X wieku, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda, to znaczy w tym sensie jest to nieprawda, że nie ma tak naprawdę żadnej istotnej ciągłości w moim przekonaniu, poza taką pewną tradycją historyczną między właśnie owym Bolesławem Chrobrym, a powiedzmy z drugiej strony księciem Jarosławem Mądrym, jego przeciwnikiem, i później gdzieś tam po drodze królem Janem Kazimierzem z naszej strony, a powiedzmy Bohdanem Chmielnickim z drugiej strony, a tym, co się dzieje w drugiej połowie XIX wieku. Bo to tak naprawdę w XIX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, kształtują się narody w nowoczesnym rozumieniu, tym, które do dziś obowiązuje. Dlaczego o tym mówię? Żeby Państwo zrozumieli złożoność tego problemu. Mianowicie z punktu widzenia polskiego szlachcica, dla niego partnerem był szlachcic rosyjski, czy węgierski, czy francuski, a nie chłop polski, rusiński, rosyjski, czy francuski. To była niższa kategoria ludzi. On ich nie traktował jako kogoś, z kim on ma coś wspólnego. I to się zmienia w XIX wieku, kiedy kończą się te społeczeństwa feudalne, zaczynają się tworzyć nowoczesne narody. I teraz co zauważają ci, którzy uważają się za Ukraińców? Oni zauważają, że właściwie cała ich historia została zawłaszczona przez narody sąsiednie, a w największym stopniu ich elitę, ich tą klasę przywódczą zawłaszczyli Polacy. Dlaczego? Bo większość w minionych stuleciach tej, jakbyśmy to powiedzieli, szlachty ukraińskiej czy rusińskiej, bo wtedy mówiono o Rusinach, tak naprawdę uległa polonizacji. I wielkie, wspaniałe rody magnackie, tam gdzieś mające majątki na
wschodniej, obszarach wschodniej Ukrainy, które my traktujemy jako oczywiście polskie rody, w istocie rzeczy były rodami o rusińskich korzeniach. I teraz cóż się zaczyna dziać? Otóż ta narodowa myśl ukraińska kształtuje się w opozycji do przede wszystkim Polski. Także i w pewnym sensie w opozycji do Rosji, bo Ukraina jest, ten obszar, który byśmy dzisiaj nazwali Ukrainą, który byśmy wzięli dzisiejsze granice Ukrainy, jest też podzielony. Tak jak myśmy padli ofiarą rozbiorów, tak Ukraińcy też padli ofiarą rozbiorów. I zostali podzieleni przez z jednej strony Rosję, a z drugiej strony Austrię. I w XIX wieku kształtuje się jakby ukraińska świadomość narodowa państwa w oparciu o dwa ośrodki. Lwów i Kijów. Ale Kijów jest częścią Imperium Rosyjskiego, Lwów jest częścią Imperium Austro-Węgierskiego. No i przychodzi ten moment, od którego właściwie tak naprawdę te relacje polsko-ukraińskie już w takim nowoczesnym sensie się zaczynają. I to jest rok 1918. To jest koniec I wojny światowej. Zaczynają się w najgorszy możliwy sposób, czyli od wojny, wojny polsko-ukraińskiej, która się zaczyna we Lwowie. Dlaczego ona się tam zaczyna i jak tam wygląda sytuacja? Bo na całym tym obszarze, dzisiaj byśmy powiedzieli zachodniej Ukrainy, a więc takich miast jak Lwów, czy Iwano-Frankos dzisiejszy, czyli dawniej Stanisławów i tak dalej, sytuacja wygląda tak. W miastach przeważają Polacy. Jest Polacy, trochę Żydów, czasem więcej, czasem mniej i bardzo mało Ukraińców. Ale wokół tych miast jest właściwie czysto ukraińska wieś. I to właściwie oznacza, że tego terytorium nie da się podzielić według jakiegoś etnicznego kryterium, że tu przeważają Polacy, to będzie Polska, tu przeważają Ukraińcy, to będzie Ukraina. Nie, bo na tym ogromnym obszarze Polacy przeważają w miastach, ale na wsi przeważają Ukraińcy. Realnie oznacza to, że Ukraińcy przeważają, dlatego że miasta są mniejszością, w miastach mieszka mniejszość. No i zaczyna się wojna, ale Polacy się okazują silniejsi. Polska armia jest, zwłaszcza po tym, jak przybywa z odsieczą Polakom broniącym Lwowa armia Hallera, wyposażona przez Francuzów. Polacy wygrywają dość szybko tą wojnę z Ukraińcami, przesuwają granice na Zbrucz. No tyle tylko, że to jest dopiero początek. Bo tak naprawdę Ukraińcy nie walczą tylko z Polakami, walczą o swoją niepodległość także z Rosjanami, a konkretnie z bolszewikami. Bo w momencie, w którym kończy się I wojna światowa, Rosja jest rozgarnięta wojną domową. Tam biali walczą z czerwonymi, ale tak naprawdę ani jedni, ani drudzy nie chcą niepodległej Ukrainy. Żeby sprawa była jeszcze bardziej skomplikowana, to powstają tak naprawdę dwa państwa ukraińskie w tamtym okresie. Jedno, z którym mamy relatywnie lepsze relacje, my Polacy, bo ono jest na wschodzie w Kijowie, to jest Ukraińska Republika Ludowa i powstaje Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa ze stolicą we Lwowie, która oczywiście Polaków traktuje jako głównego przeciwnika. I to pozwoli Państwu zrozumieć paradoks, że po tej wojnie, o której wspomniałem, której symbolem jest oczywiście obrona Lwowa przez młodych ludzi, słynne Orlęta Lwowskie, coś co będzie później jeszcze długo przedmiotem sporów polsko-ukraińskich. Otóż tak się dziwnie składa, że bardzo szybko z przeciwników stajemy się sojusznikami, bo wojna polsko-ukraińska to jest, powiedziałem, listopad 1918 do mniej więcej połowy roku 1919, a niespełna rok później, w kwietniu 1920 roku, Józef Piłsudski podpisuje z przywódcą tej Ukraińskiej Republiki Ludowej, której stolicą miał być Kijów, układ sojuszniczy i następuje słynna wspólna wyprawa kijowska, polsko-ukraińska, właśnie której celem jest opanowanie Ukrainy, wyparcie tam stamtąd bolszewików i Polacy rzeczywiście bardzo szybko zajmują Kijów i równie szybko muszą z niego uciekać. Dlaczego? Dlatego, że partner Piłsudskiego, ataman Szymon Petlura, pomylił się w swojej zbyt optymistycznej ocenie nastrojów na Ukrainie. On wierzył, że jak Polacy z Ukraińcami, ale przede wszystkim no właśnie wojska ukraińskie wejdą do Kijowa, wejdą na tą centralną Ukrainę, tam wyjdzie, wybuchnie antybolszewickie powstanie chłopów, no i powstaje Wielka Armia Ukraińska i obroni niepodległość Ukrainy, a Polska będzie, takie były pomysły Piłsudskiego, w jakiejś federacji, to była tak zwana koncepcja federacyjna z Polską, a więc będą to niezależne państwa, ale związane ścisłym sojuszem, którym celem jest przeciwstawienie się ekspansji, w tym wypadku Rosji bolszewickiej. To się wszystko
ostatecznie nie udaje, jak wiadomo, Polska za chwilę musi bronić własnej niepodległości, jest Bitwa Warszawska roku 20. I Polska jest zmuszona zawrzeć układ pokojowy w Rydze, na mocy którego terytorium ukraińskie zostaje podzielone. Granicą jest właśnie ta słynna rzeka Zbrucz, do której w 19 roku doszły wojska polskie. I to staje się granicą, ale już nie polsko-ukraińską, tylko polsko-sowiecką. Owszem, Ukraina zostaje odtworzona, ale jako Ukraińska Republika Sowiecka, tak jak białoruska i jeszcze szereg innych, która jest de facto pozorem. Nie ma tak naprawdę tam przecież żadnej realnej ukraińskiej państwowości, jest władza Moskwy, tyle tylko, że w formie komunistycznej. I zaczyna się okres międzywojenny, w którym Ukraińcy stanowią największą mniejszość narodową w Polsce międzywojennej. To jest 14%, to jest kilka milionów ludzi. Co więcej, skoncentrowanym przede wszystkim na obszarze czterech województw. Czyli Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Lwowskiego i Wołyńskiego. I w tych województwach oni stanowią właściwie większość obywateli. A to powoduje oczywiście coraz silniejszy antagonizm, ponieważ Ukraińcy nie chcą się pogodzić z faktem, że nie mają własnego państwa. No i w związku z tym część z nich zaczyna walczyć o to własne państwo, traktując Polskę jako głównego przeciwnika. I zaczyna się walka także terrorystyczna ze strony części Ukraińców. Powstaje tak zwana organizacja ukraińskich nacjonalistów OUN, która nie mogąc inny sposób sobie poradzić z państwem polskim, zaczyna dokonywać zamachów na różnych polskich polityków, urzędników. I tu oczywiście najsłynniejszy jest, było szereg takich zamachów, ale w 1934 roku jeden z ukraińskich nacjonalistów zabija polskiego ministra spraw wewnętrznych w Warszawie, Bronisława Pierackiego. Ale to nie znaczy, że wszyscy Ukraińcy są tak radykalnie antypolsko nastawieni, tym bardziej, że w tym samym 1934 roku, kiedy ginie Pieracki, Ukraina doświadcza największej tragedii w swoich dziejach, absolutnie największej. I to nie jest dzieło Polaków, tylko to jest dzieło Rosjan, a de facto bolszewików. To katastrofą jest Hołodomor, czyli wielki głód na Ukrainie, który następuje właśnie na początku lat 30., rozpętany przez Stalina po to, żeby złamać opór ukraińskich chłopów przed kolektywizacją. Z głodu ginie kilka milionów ukraińskich chłopów, którzy się... Czy oni się przeciwstawiali kolektywizacji? No, część na pewno tak, a część nawet nie została, tak, że tak powiem, takiej oferty. Po prostu Stalin uznał, że oni będą przeciw, więc trzeba ten opór złamać i stąd następują konfiskaty zboża. Ale dlaczego to ma znaczenie dla Polski? Ponieważ część ukraińskiej elity zaczyna rozumieć, że może i w Polsce nie jest dla nich dobrze, ale w porównaniu z tym, co się dzieje na Ukrainie sowieckiej, w Związku Sowieckim, to właściwie tak naprawdę w Polsce im się jednak żyje lepiej. W związku z tym część ukraińskiej elity politycznej zaczyna szukać jakiegoś porozumienia z Polakami. Podobnie w polskiej klasie politycznej też cały czas się toczy spór o to, jak właściwie z tymi Ukraińcami sobie układać relacje. I tutaj trzeba powiedzieć, że no, są generalnie dwa takie zasadnicze poglądy. Jeden pogląd, który przede wszystkim lansuje narodowa demokracja, ale nie tylko ona, to jest pogląd polonizacyjny. Znaczy, że trzeba po prostu Ukraińców spolonizować, zrobić z nich Polaków i problem się rozwiąże, to oczywiście wymaga czasu. Jest druga grupa, która jest silna, choć stopniowo słabnie w obozie piłsudczykowskim sanacyjnym, która mówi nie. Ukraińców nie możemy polonizować, no jak się będą chcieli dobrowolnie polonizować, to się polonizują. Natomiast my musimy sobie z nimi ułożyć relacje na zasadach pewnej współpracy, czyli musimy im dać różnego rodzaju instytucje kulturalne. No nie możemy się zgodzić oczywiście na separatyzm terytorialny ukraiński, natomiast możemy się zgodzić no, na przykład na ukraińskie szkolnictwo na początku niższego szczebla, bo Ukraińcy od początku domagali się utworzenia ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie. I na to się władze polskie nigdy nie zgodziły, bojąc się, że ten uniwersytet będzie takim centrum ukraińskiego nacjonalizmu. Natomiast pojawiają się w obozie
właśnie rządzącym Polską, obozie sanacyjnym, ludzie, którzy próbują właśnie jakoś się z Ukraińcami porozumieć. To jakąś symboliczną postacią jest wojewoda wołyński Henryk Józewski. To jest człowiek, który właśnie próbuje rozbudowywać ukraińskie szkolnictwo. Zaczyna zatrudniać Ukraińców w administracji państwowej, mówiąc, że oni muszą widzieć, że oni też mogą awansować w polskim aparacie państwa, że to nie jest tak, tylko że ten aparat jest dla Polski. I to znajduje odzew po drugiej stronie. Jest taka formacja ukraińska, ukraińska partia, w skrócie ukraińskim UNDO, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, którego liderem jest Wasyl Mudryj, który decyduje się na współpracę z władzami polskimi, zostaje posłem na Sejm i wicemarszałkiem Sejmu. I w drugiej połowie lat 30. w Polsce wicemarszałkiem Sejmu jest autentyczny ukraiński patriota, lider UNDO Wasyl Mudryj. Ale część Ukraińców traktuje go za zdrajcę i kolaboranta. To są ci, którzy dalej działają w organizacji ukraińskich nacjonalistów i konsekwentnie uważają, że trzeba z polskim żywiołem walczyć. Że trzeba od Polski się oderwać, trzeba Lachów wygonić za sami, jak to mówią. Bo to jest dla nich taka granica polsko-ukraińska. No i niestety ta druga strona zyskuje argumenty pod koniec lat 30., kiedy ta linia Józewskiego, ta linia jakiejś szukania porozumienia z Ukraińcami się załamuje. I w 1938 roku dochodzi między innymi do jednej z najbardziej haniebnych akcji prowadzonych w Polsce, czyli niszczenia cerkwi ukraińskich na Wołyniu. Dlaczego? No po to, żeby ukarać właśnie nacjonalistów ukraińskich, żeby ukarać duchowieństwo ukraińskie prawosławne, które uważano za rozsadnika nacjonalizmu. I to jest oczywiście dla Ukraińców ogromne, bolesne, to niszczenie tych cerkwi. Dla nacjonalistów jest to argument, że absolutnie nie można z owymi Lachami, czyli Polakami, szukać jakiegokolwiek porozumienia. A później już jest II wojna światowa i zaczyna się najbardziej tragiczny okres w tych relacjach. Okres, w którym, no najkrócej mówiąc, nasze i ukraińskie interesy są kompletnie odmienne. My tracimy własne państwo podzielone przez Niemców i Sowietów, a Ukraińcy przez moment mają nadzieję, że Hitler im pomoże odbudować samostyjną Ukrainę. I stąd się bierze cała akcja, próba powołania rządu ukraińskiego w Krakowie, ogłoszenia niepodległości. To wszystko Niemcy odrzucają. Niemcy po prostu uważają, że owszem, skąd się wzięła ta nadzieja w ogóle na Niemcy? Otóż ten cały ruch nacjonalistyczny ukraiński oczywiście szukał sponsorów, szukał pieniędzy na świecie, szukał ich w krajach, które były wrogie Polsce, no więc tu Niemcy nie mógł współpracować z Sowietami, bo Sowieci byli dla nich śmiertelnym wrogiem, choćby z tej historii z Hołodomorem, ale Hitler, czy w ogóle Niemcy, wywiad niemiecki, to był dla nich fantastyczny partner, w związku z tym ten nacjonalistyczny ruch ukraiński był finansowany w latach 30. przez Niemców. Więc stąd Ukraińcy wierzyli, że efektem naturalnym rozbudowy tej współpracy będzie w momencie, w którym Polska przestała istnieć i Hitler zaatakował Związek Sowiecki, bo do momentu do 1941 roku, póki Niemcy nie zaatakowali Związku Sowieckiego, to nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek ukraińskim państwie. I tu się zawiedli, bo Hitler nie był kompletnie zainteresowany budowaniem jakiegokolwiek państwa ukraińskiego, nawet jego namiastki. Do tego stopnia, że jeden z czołowych przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, która zresztą się wtedy podzieliła na dwa zwalczające odłamy, ale świetnie Państwu znany Stepan Bandera, został przez Niemców aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. I był taki okres, że w tym samym obozie, w sąsiednich barakach w Sachsenhausen, siedział Stepan Bandera i Stefan Rowecki-Grot, komendant główny Armii Krajowej, tyle tylko, że rzeczywiście Roweckiego Niemcy zabili, a Bandery nie. Bandera przetrwał II wojnę światową w tym obozie i został zabity wiele lat później przez sowiecki wywiad w Niemczech Zachodnich. No ale w czasie, kiedy Bandera już siedział w Sachsenhausen, jego ludzie dokonali najbardziej tragicznego zbrodni na Polakach na Wołyniu. Skąd się to wzięło? W 1942 roku, kiedy nie wypaliły te pomysły budowy państwa w oparciu o Niemcy, organizacja ukraińskich nacjonalistów, ta frakcja Bandery, postanowiła stworzyć ukraińską powstańczą armię, UPA, której zadaniem miała być walka właśnie o niepodległą Ukrainę z i Sowietami, i z Niemcami, ale także przede wszystkim z Polakami.
Dlaczego z Polakami? No bo Polacy tu zamieszkiwali na tym terenie właśnie Wołynia w pokaźnej liczbie i pomysł UPA był taki oto, że trzeba po prostu urządzić takie rzezie, które będą tak przerażające w swoim okrucieństwie, że spowodują, że większość tej ludności ucieknie. I stąd się wzięła ta ludobójcza operacja OUN-UPA realizowana od lata 1943 roku przez szereg miesięcy, w ramach której zamordowano kilkadziesiąt, może nawet 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. I to jest coś, co niewątpliwie obciąża hipotekę, no właśnie pytanie kogo? Czy całego narodu ukraińskiego, czy ukraińskich nacjonalistów? Bo to jest, ja nie mam czasu o tym więcej mówić, ale to jest absolutny fenomen, jak kilka tysięcy zdesperowanych, uzbrojonych ludzi może steroryzować znacznie większą liczbę ludzi i wciągnąć ją do właśnie mordowania im. Bo tak to mniej więcej wyglądało, że te sotnie UPA przychodziły do wsi ukraińskiej i mówiły, teraz idziemy bić Polaków, bić Lachów. Kto nie idzie, ten jest zdrajcą Ukrainy i my go tu zaraz zabijemy. W związku z tym, chcąc przetrwać, bardzo wielu Ukraińców brało, co miało pod ręką, a że byli to chłopi, no to co oni mieli pod ręką? Widły, siekiery i tym podobne rzeczy, jeśli mordować Polaków z sąsiedniej wsi. Tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście byli nieliczni, którzy się temu przeciwstawiali. Jest taka ukraińska księga sprawiedliwych, opublikowana wiele lat temu. Jest kilkaset przypadków Ukraińców, którzy pomagali ratować Polaków. No ale to jest kilkaset, a tysiące równocześnie w szeregach UPA mordowały. No oczywiście Polacy z czasem, Armia Krajowa podjęła akcję odwetową. To się wszystko kończy po wielu miesiącach, wraz z nadejściem wojsk sowieckich, które zajmują ten teren. No i zaczyna się kolejna faza, a mianowicie faza operacji przesiedleńczej. Ponieważ Stalin, który wytycza nową granicę wschodnią Polski, podejmuje decyzję o tym, że trzeba już definitywnie rozwiązać ten problem, zresztą nie tylko ten, wiele innych problemów narodowościowych, przez przesiedlenie. I kilkaset tysięcy Ukraińców z terytorium, które miało pozostać przy Polsce, tego nowego polskiego terytorium, zostaje wysiedlonych przymusowo na terytorium sowieckiej Ukrainy. Skąd kolei są przesiedlani Polacy, których zresztą głównie się wysłano po niemieckie ziemie zachodniej i północnej. Jednak ciągle działa partyzantka UPA i w 1947 roku, żeby podciąć ostatecznie tę działalność tej upowskiej partyzantki, już władze komunistyczne Polski podejmują decyzję o przeprowadzeniu tzw. akcji Wisła, czyli wysiedlenia jeszcze stu kilkudziesięciu tysięcy Ukraińców, którzy pozostali na terytorium Polski. Zresztą nie tylko Ukraińców, bo ofiarą tej operacji spada też społeczność Łemków. To była taka mała grupa narodowościowa żyjąca, oczywiście związana z Ukraińcą, w tym sensie prawosławni, ale tak naprawdę oni ani UPA nie popierali, ani generalnie się za Ukraińców nie uważali, no ale ponieważ pasowali do schematu Ukraińca, no to też ich do tej akcji Wisła dołączono i także z tego Beskidu Niskiego wysiedlono Łemków, podobnie jak Ukraińców, rozsiewając ich po całej właściwie Polsce północnej i zachodniej, a więc po tak zwanych ziemiach poniemieckich. I ta akcja Wisła, można powiedzieć, kończy ostatecznie tą bardzo brutalną fazę relacji czy zbrodniczą polsko-ukraińską. Co jest później? No później jest kilkadziesiąt lat, w której i Polska jest rządzona przez komunistów, a większość Ukrainy jest, cała Ukraina, już nie większość, cała Ukraina jest Ukraińską Republiką Sowiecką. Tu w trakcie tego istnienia następuje jedno wydarzenie, ono nie jest ważne dla relacji polsko-ukraińskich, ale jest ważne dla relacji ukraińsko-rosyjskich. Ja myślę, że one też dla Was są istotne. Mianowicie przywódca sowiecki Nikita Chruszczow, który przez pewien czas był sekretarzem partii ukraińskiej, postanawia Ukraińcom zrobić prezent, żeby tak Ukraińcy się lepiej czuli w bratniej rodzinie i oddaje Krym Ukrainie. Czyli zostaje w ramach Związku Sowieckiego, te republiki związkowe miały granice. Tak? Oczywiście te granice były w dużym stopniu fikcyjne, ale formalnie były. No i do pewnego momentu, do końca lat 50. Krym był częścią Rosji, a później stał się częścią Ukrainy.
Krym był ważny po pierwsze dlatego, że to półwysep strategicznie ważny do panowania nad Morzem Czarnym. Po drugie to jest niezwykle piękny region, atrakcyjny turystycznie. To był taki, można powiedzieć, największy kurort sowiecki. Tam jeździli przywódcy krajów satelickich, prawda, także polscy, znaczy na wakacje na Krymie. No, stąd ten Krym był zasiedlany głównie przez, choć był już od tego momentu częścią sowieckiej Ukrainy, był zasiedlany głównie przez Rosjan. To jest trochę jak w Ameryce Floryda, gdzie różni zamożni amerykańscy emeryci jadą na stare lata na Florydę, tak na Krym jeździli różni zamożni Rosjanie na stare lata, bo tam jest dobry klimat. To jest ważne dla zrozumienia tego, co się dzieje później. No a później Związek Sowiecki się rozpada, szczęśliwie dla nas. Przychodzi rok 1991, w Polsce już rządzi rząd Tadeusza Mazowieckiego i ten rząd musi zareagować jakoś na te tendencje niepodległościowe w poszczególnych krajach Związku Sowieckiego i tutaj można powiedzieć, zostaje zastosowana tak zwana strategia dwutorowości, to jest dzieło premiera Mazowieckiego i ministra spraw zagranicznych w pierwszych rządach po roku 1989 Krzysztofa Skubiszewskiego. Znaczy Polska próbuje utrzymywać dobre relacje i z Moskwą, władzami Związku Sowieckiego i zarazem z władzami republik związkowych, a zatem także Ukraińskiej Republiki, po to, żeby właśnie ewentualnie mieć do czego nawiązać w momencie, gdyby ten Związek Sowiecki już się rozpadł. I tak się staje. Tak się staje. W grudniu 1991 roku Polska jest pierwszym krajem na świecie, który uznaje niepodległość Ukrainy. I to jest, można powiedzieć, fundament pod nowe relacje polsko-ukraińskie, pozytywne już tym razem. I nie jest to taka prosta decyzja, dlatego że Polska w tym czasie jest już coraz bardziej w amerykańskiej strefie wpływów, a Amerykanie nam to odradzają. I to jest, można powiedzieć, ta decyzja jest podjęta przy takim odradzaniu przez Amerykanów. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie do końca wierzyli, że Związek Sowiecki powinien przetrwać, bo obawiali się scenariusza jugosłowiańskiego, czyli że Związek Sowiecki się rozpadnie i zaczną się, tak jak w republikach Jugosławii, walki o granice między poszczególnymi krajami czy narodami tworzącymi Związek Sowiecki i wierzyli w Gorbaczowa, ostatniego sowieckiego przywódcę, że on jakoś ten Związek Sowiecki utrzyma. W związku z tym, żeby pomóc Gorbaczowowi, starali się hamować te ruchy niepodległościowe i w krajach bałtyckich i właśnie na Ukrainie i na Kaukazie. No ale myśmy ich nie posłuchali i dobrze, inni też nie posłuchali, w końcu także Amerykanie uznali niepodległość Ukrainy. No ale Związek Sowiecki się rozpadł, natomiast w ramach spuścizny po Związku Sowieckim pozostał też bardzo ważny element w postaci broni nuklearnej. Związek Sowiecki był mocarstwem nuklearnym, w związku z tym miał określoną ilość rakiet z głowicami, które były rozmieszczone w różnych częściach Związku Sowieckiego, w tym także w pokaźnej liczbie na terytorium Ukrainy. I w momencie, jak Ukraina stała się krajem niepodległym, powstało pytanie, czy Ukraina ma pozostać krajem nuklearnym, czy nie. Myślę, że do dziś Ukraińcy przeklinają dzień, w którym ówczesny prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk się zgodził na oddanie. Ukraińcy wtedy oddali Rosji cały swój arsenał nuklearny w zamian za gwarancję. Zostało podpisane w 1994 roku tak zwane porozumienie budapeszteńskie, w którym trzy kraje, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, zagwarantowały Ukrainie integralność terytorialną w zamian za wyrzeczenie się przez ten kraj broni nuklearnej, która przekazała te głowice i rakiety Rosji. To był element denuklearyzacji obszaru Związku Sowieckiego. Wtedy wydawało się to optymalne, że im mniej państw ma broń nuklearną, tym świat jest bezpieczniejszy. No, wiemy, że po latach to się nie sprawdziło. I teraz ostatni etap to właściwie jest etap z jednej strony, można powiedzieć, relacji polsko-ukraińskiej, ale to już jest bardziej kwestia relacji ukraińsko-rosyjskich, których Polska odgrywa pewną rolę. Sytuacja się zaczyna zmieniać dopiero w 2004 roku, kiedy na Ukrainie po sfałszowanych tam wyborach prezydenckich, ponieważ ta demokracja ukraińska jest taka dość, powiedziałbym, kulawa, i w 2004 roku ustępujący prezydent Kuczma chce przeforsować swojego kandydata na prezydenta, ponieważ już sam nie może być dłużej prezydentem, postanawia swojego kandydata, pana Janukowycza, uczynić następcą, ale Janukowycz przegrywa wybory,
Ale wybory zostają sfałszowane i oficjalnie zostaje ogłoszone zwycięstwo Janukowycza, co powoduje bunt części Ukraińców i wybuch tzw. pomarańczowej rewolucji. I to jest moment, w którym strona polska bardzo się angażuje właśnie w sytuację na Ukrainie po raz pierwszy. Ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski jedzie na Ukrainę z misją jeszcze szerszą z kilku innych krajów, ale tam zgłasza pomysł zwołania ukraińskiego okrągłego stołu. W efekcie tego ukraińskiego stołu ten konflikt zostaje rozwiązany w sposób pokojowy i dochodzi do powtórzenia wyborów prezydenckich, które wygrywa inny kandydat, pan Juszczenko, który jest prozachodni. I od 2004 roku bardzo ostrożnie Ukraina zaczyna zgłaszać aspiracje w stronę Zachodu. Zbliżać się zaczyna się porządkowanie państwa, podejmują próbę walki z korupcją. To się udaje, ale także próbę pojednania z Polską. I tutaj w tym czasie prezydentem Polski jest Lech Kaczyński. Juszczenko i Kaczyński wielokrotnie ze sobą się spotykają, dochodzi do takiego prób pojednania. To jest w Polsce i na Ukrainie różnie odbierane, ale spotykają się w miejscach, gdzie dochodziło właśnie do zbrodni. To są takie słynne spotkania w Hucie Pieniackiej i w Pawłokomie. To są takie wsie symbole, gdzie z jednej strony UPA zamordowała Polaków, później gdzie Armia Krajowa odwetowo zamordowała Ukraińców. To się wszystko załamuje, bo ostatecznie Juszczenko, można powiedzieć, próbując wygrać kolejny raz wybory prezydenckie, przekreśla ten proces pojednania, ogłaszając banderę ukraińskim bohaterem narodowym, co jest właśnie takim ciosem w Lecha Kaczyńskiego i przekreśleniem tego. Ale i tak mu to nie pomaga się utrzymać przy władzy. Na Ukrainie znowu władzę przejmuje Janukowycz, ten, który kiedyś próbował już po raz pierwszy przejąć władzę przy pomocy sfałszowanych wyborów. Wtedy mu się to nie udało, ale później mu się udaje i na kilka lat znowu wydaje się, że Ukraina wraca na stare tory prorosyjskie, ale zarazem rządy Janukowycza są skrajnie skorumpowane, wyjątkowo nieudolne i kiedy w pewnym momencie w parlamencie większość przejmuje opcja proeuropejska i przeforsowana zostaje umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. To jest taki pierwszy nieśmiały krok Ukrainy w kierunku Unii Europejskiej. Wtedy Janukowycz odmawia tego podpisania, tego ratyfikacji tej umowy z Unią Europejską i to doprowadza do kolejnego buntu na przełomie 2013 i 2014 roku. Dochodzi do takiego Euromajdanu. W centrum Kijowa tłum ludzi okupuje centrum miasta, takie miasteczko namiotowe, próbując wymusić na Janukowycza akceptację dla tej umowy z Ukrainą. To jest taki moment narodzin współczesnej ukraińskiej świadomości, można powiedzieć, politycznej i prozachodniej. Janukowycz ostatecznie używa siły, próbuje tych ludzi po prostu zabić, tam dochodzi do użycia broni, ginie ponad setka tych obrońców owego Majdanu, ale to się kończy klęską Janukowycza, Janukowycz ucieka do Rosji. I od tego momentu, można powiedzieć, od 2014 roku, od tego drugiej ukraińskiej rewolucji, Ukraina zaczyna coraz bardziej zmierzać w kierunku Zachodu. Tyle tylko, że Putin wykorzystuje, czy nie mogąc się pogodzić z tym, że jego człowiek Janukowycz stracił władzę na Ukrainie, przeprowadza pierwszą agresję. To jest ta pierwsza agresja w 2014 roku. Anektuje Krym, który jest w większości, żeby była jasność, jest zdominowany przez Rosjan, więc tam właściwie oporu nie ma, ale udaje mu się też pozyskać część ludności na wschodzie Ukrainy, która jest przemieszana ukraińsko-rosyjska, to jest ten okręg doniecki i ługański i tam się zaczyna secesja, tam się zaczyna konflikt zbrojny, ponieważ część wspierana przez Rosję lokalnych mieszkańców nie uznaje już władz w Kijowie, tych nowych po upadku Janukowycza i zaczyna się konflikt, który właściwie trwa do dzisiaj. Tyle tylko, że do 24 lutego tego roku to była lokalna walka na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Po 24 lutego to się stało pełnowymiarową wojną, ponieważ nastąpił atak na Ukrainę z południa i z północy, z kilku kierunków. I to jest ten stan, który mamy do dzisiaj. Strona polska przez cały ten okres od 2004 roku z mniejszym czy większym nasileniem, ale wspierała te prozachodnie aspiracje Ukrainy. Tutaj największym takim można powiedzieć największe wysiłki były w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego. W 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie
Lech Kaczyński w imieniu Polski próbował nakłonić państwa NATO do zaproponowania dwóm krajom perspektywy członkostwa w NATO. Chodziło o Gruzję, która w 2008 roku padła ofiarą agresji rosyjskiej, i Ukrainie. I to zostało odrzucone z powodu sprzeciwu Francji i Niemiec. I właściwie od tego momentu ta natowska droga Ukrainy została zablokowana. Natomiast ta droga w kierunku Unii Europejskiej była kontynuowana. I można powiedzieć, że to ona, bardziej nawet niż to rzekome członkostwo Ukrainy w NATO, sprawiła, że Ukraina stała się obiektem agresji rosyjskiej. Po prostu Putin uznał, zwłaszcza po kryzysie, który zapoczątkowała pandemia, że to jest ostatnia szansa na zatrzymanie Ukrainy w jej drodze na zachód. I stąd się wzięła ta wojna, której jesteśmy świadkami obecnie. To tyle w takim największym telegraficznym skrócie. I tak mówiłem 40 minut, a nie 30, ale krócej się nie potrafiłem. Dziękuję. To teraz chętnie odpowiem na Państwa pytania. Mam pytanie. Wspomniał Pan o w pewnym sensie nieakceptacji w trakcie II wojny światowej niemieckiej myśli na stworzenie ukraińskiego państwa. Ale mimo to Ukraińcom udało się przeforsować stworzenie własnej jednostki SS. Tak. To wśród Niemiec też musiało być parcie w jakimś stopniu chociaż na to, żeby Ukraińcy mieli swoją integralność, bo niewielu krajom, niewielu narodom udało się przeforsować stworzenie własnych jednostek SS, jak na przykład brak jednostki SS chyba austriackiej, białoruskiej, tego jest NP, polski to oczywiste. No ale właśnie widzi Pan, właśnie tych jednostek SS było bardzo dużo. To, że nie było austriackiej, to oczywiste, bo Niemcy uważali, że nie ma narodu austriackiego, tak? Putin uważa, że nie ma narodu ukraińskiego, tylko że Ukraińcy są taką inną formą narodu niemieckiego, znaczy narodu rosyjskiego, tak Hitler uważał, że nie, jak sam Austriak nie uważał się, bo nawet trudno, żeby była formacja SS austriacka. Natomiast SS od mniej więcej właśnie 1943 roku, czyli jak zaczęli przegrywać wojnę, praktycznie pozyskiwali wszystkich. Byłby też Legion SS Polski, gdyby byli chętni, tylko że chętnych nie było. Zapewniam Pana, żeby stworzyli formację po to, żeby walczyć z bolszewizmem. Dlatego, że formacje SS ochotnicze były ściągane właśnie z całej Europy. Miał Pan tam całą zbieraninę. W pewnym momencie nawet ściągano już w ogóle nie europejskie narodowości, próbowano z tych części jeńców rosyjskich, którzy wpadali, sowieckich, nie rosyjskich, bo to nie byli etniczni Rosjanie, ale stąd znajdzie Pan przy tłumieniu Powstania Warszawskiego takie dziwne formacje, prawda, jak Kałmucy i tak dalej, no, w mundurach niemieckich de facto SS mordowali Polaków. Także zapewniam Pana, że to nie było żadne ze strony niemieckiej, żadna forma, powiedziałbym, sympatii wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych. To po prostu była grupa chętnych Ukraińców, których oni zatrudnili w jednostkach SS, żeby walczyli z bolszewikami, tak, z Sowietami i tyle. Tu nie było żadnej sympatii. A co z milicją ukraińską? No wie Pan co, a co z granatową policją? No generalnie polską, gdzie służyli Polacy. No, po prostu na obszarach okupowanych Niemcy powoływali kolaboracyjne formacje policyjne. I tak było we Francji, tak było na Ukrainie, tak było w Polsce, tak było wszędzie, gdzie była okupacja niemiecka. To też nie jest żaden dowód jakiejś szczególnej sympatii niemieckiej dla Ukraińców, tylko czysto instrumentalne traktowanie po prostu części ludzi, którzy tam służyli głównie po to, żeby dostać jedzenie, lepszą żywność, jakieś pieniądze, papierosy, bo to takie były motywy tych ludzi tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że to były niezwykle trudne warunki wojenne. Natomiast po stronie niemieckiej nie było właśnie, że też bardzo nacjonaliści ukraińscy nad tym ubolewali, ale Niemcy ich srodze zawiedli w tym okresie. A co z wojną w Donbasie? Bo to chyba ten sam wschodni region, który Pan wspomniał. No to wojna w Donbasie to są właśnie te dwa regiony, które w 2000... Donbas to jest w ogóle region, prawda, taki na wschodzie Ukrainy, w który był w ogromnej części zamieszkały przez także ludność czysto rosyjską. Tam po prostu tych, którzy się poczuwali do... Zresztą to jest w ogóle problem, który nam jest trudniej zrozumieć, bo no, między Polakami a nie wiem, Słowakami jest zasadnicza różnica, mimo że języki są dość podobne.
ale między Rosjanami a Ukraińcami ta różnica nie jest tak silna. W związku z tym Donbas to był po prostu obszar, który ciążył tradycyjnie ku Rosji. Zresztą tak samo na przykład stąd Putin się w tej chwili zawiódł. Myślał, że Charków to było najbardziej rosyjskie z ukraińskich miast, drugie co do wielkości. Był przekonany, że w Charkowie nie będzie żadnego oporu, bo mają być słynne kwiaty na powitanie żołnierzy rosyjskich, a Charków się do dzisiaj broni. Tak? Więc wie pan, no Donbas to jest po prostu obszar, gdzie Rosjanom udało się nakłonić część ludności do wystąpienia przeciwko władzom w Kijowie, a następnie przez te wszystkie lata od 2014 roku te tak zwana Ługańska i Doniecka Republiki Ludowe były finansowane przez Moskwę, de facto podtrzymywane wojskowo właśnie w tym sprzeciwie wobec państwa ukraińskiego. No także tutaj nie ma żadnej tajemnicy, mam wrażenie. Jeszcze mam pytanie, bo po ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę Putin się spodziewał, no w pewnym sensie z powodu tak przywitania, bardziej entuzjastycznego, przez rosyjską mniejszość narodową, a stało się na odwrót. Dlaczego? Wie pan, przede wszystkim ta mniejszość narodowa to nawet nie chodziło, to jest bardziej skomplikowane, natomiast generalnie ma pan rację, on się spodziewał i się zabił z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jednak nastąpiła przez te 8 lat wyraźna ewolucja nastrojów na Ukrainie, którą on zlekceważył, w kierunku docenienia wartości posiadania własnego państwa. Czyli Ukraińcy nagle poczuli, że może właśnie przydałoby mu się niepodległe państwo, niezależne od Rosji, bardziej związane z Zachodem, czyli z Unią przede wszystkim Europejską. Potem nie chodzi o NATO. NATO tu zostało doklejone w pewnym momencie. Bardziej Ukraińców interesowała obecność w Unii Europejskiej, no bo ich obywatele coraz częściej tu przyjeżdżali. Mieliśmy przecież milion Ukraińców w Polsce pracujących na polskich budowach, polskim handlu w wielu innych miejscach i pewnie jeszcze drugie tyle w innych krajach Unii Europejskiej, więc oni nagle zobaczyli, że jakby byli w Unii, to nie byliby obywatelami drugiej kategorii, mieliby swobodę podróżowania, nie mieliby problemów z warunkami pracy, byli traktowani tak jak Polacy i inni obywatele państw Unii. Czyli to był pierwszy powód, a drugim było, wydaje się, działanie władz ukraińskich, które w porę rozpoznały, ostrzegane zresztą przez Amerykanów co najmniej od listopada ubiegłego roku, a może i wcześniej, że po prostu Rosjanie zdecydują się na taką wielką inwazję, podjęto działania o charakterze, tak to się ładnie mówi, kontrwywiadowczo-pacyfikacyjnym, czyli te różne grupy zostały namierzone i w stosownym momencie ich po prostu aresztowano. Więc podejrzewam, że tam cała masa tego tak zwanych dywersantów rosyjskich została po prostu aresztowana albo w przeddzień inwazji, albo tuż po jej rozpoczęciu. I tu po prostu się wykazały ukraińskie służby pewnym profesjonalizmem, miały rozpoznane najwyraźniej te środowiska. Tak mogę to sobie wyjaśnić, ale ja tutaj panu żadnej detalicznej wiedzy nie udzielę, bo nie mam tej wiedzy. Rozumiem. Czyli twierdzi pan, tak przechodząc do meritum, że rosyjska wojna hybrydowa zakończyła się fiaskiem? No to widzimy na własne oczy. Gdyby było inaczej, to wie pan, no, już nie mówię o Charkowie, ale nawet taki Mariupol. I pan zobaczy, co się dzieje, że Rosjanie opanowali cały ogromny teren wzdłuż Morza Czarnego, łączący, już mają lądowe połączenie z Krymem, tylko w środku tego jest to miasto Mariupol, które się ciągle broni. Chociaż teoretycznie to powinno być miasto, które powinno być natychmiast zajęte. Prawda? Więc to pokazuje, że jednak nawet jeśli tam byli jacyś zwolennicy w związku z Rosją, to już ich dawno zlikwidowano prawdopodobnie jako zdrajców, dlatego że ten Mariupol się między innymi dlatego broni, że tam jest słynny batalion Azow, to są ci najbardziej fanatyczni nacjonaliści ukraińscy, którzy tam siedzieli przez długie lata, walczyli właśnie. Ten Mariupol był bazą do walki na froncie ługańskim i donieckim. I tam po prostu byli ci, którzy wyjątkowo Rosjan nienawidzą i oni się tam bronią cały czas. W tym Mariupolu, jak się wydaje. Bo wiedzą, że znaczy nie chcą po prostu oddać tego miasta. Tak podejrzewam. Proszę bardzo. Skoro konflikt wybuchł już w 2014 roku, to dlaczego dopiero teraz wybuchła otwarta wojna? No to jest pytanie do Władimira Putina. Ja oczywiście nie wiem, dlaczego ja to wiążę z pandemią. Uważam, że on czekał, znaczy on po pierwsze zakładał, że Ukraina jednak, bo Ukraina się przez wiele lat chwiała między Wschodem a Zachodem i że ona się przy odpowiednio korzystnym rozwoju wydarzeń
przechyli w stronę Rosji ponownie. Jak to sobie można było wyobrazić? No, był rozpoczęty konflikt na wschodzie, ta wojna się tliła, ona cały czas była taką krwawiącą raną w ukraińskim ciele. Być może Putin rozumował tak, że w końcu w Ukrainie dojdzie do władzy jakaś prorosyjska partia, jakiś lider zostanie prezydentem i będzie próbował zakończyć tą wojnę na rosyjskich warunkach. Będzie próbował się dogadać z Putinem. Najpierw jednak Ukrainę rządził prezydent Poroszenko, który dziś broni Kijowa w oddziałach ochotniczych, a później i wtedy jak wygrał wybory Wołodymyr Zełenski, co było z historią samą w sobie dosyć osobliwą, jedyną w dziejach, a więc aktor, który grał wcześniej prezydenta, zostaje prezydentem. No, coś takiego, owszem, bywało, że aktorzy zostawali prezydentami i tutaj klasycznym przykładem jest historia Ronalda Reagana, no ale nigdy nie było takiej historii, że ktoś gra historię prostego nauczyciela, który wskutek splotu przypadków zostaje prezydentem, a później sam rzeczywiście kandyduje w wyborach prezydenckich i zostaje prezydentem. To jest kazus Wołodymyra Zełenskiego. I z racji na to, kto wspierał Zełenskiego w walce o prezydenturę, wielu podejrzewało, że tak naprawdę za tym stoi Rosja Putina i Zełenski zacznie właśnie próbę na nowo orientacji Ukrainy na stronę Rosji. I okazało się, że z jakichś powodów, ale Putin się zawiódł na Zełenskim. Ukraina nie tylko, że nie zaczęła znowu się orientować na Rosję, ale zaczęła się jeszcze bardziej od niej oddalać, a po drodze wybuchła pandemia, która spowodowała na ogromny chaos, kryzys. I jeszcze jedno ważne wydarzenie, o którym warto wspomnieć, bo dla Rosjan od początku było oczywiste, że jeżeli ktokolwiek pomoże Ukrainie, to jest tylko jeden kraj na świecie, który im może pomóc. I tym krajem są Stany Zjednoczone. Bo nikt tak naprawdę, nie tylko dlatego, że Niemcy czy Francuzi nie chcą, bo na przykład Brytyjczycy chcą, ale mają za mały potencjał. Otóż Putin popełnił fundamentalny błąd, źle odczytując to, co w moim przekonaniu, co się stało w Afganistanie. Otóż, bowiem parę miesięcy temu, tak, byliśmy świadkami największej porażki amerykańskiej od czasów odejścia z Wietnamu i przegrania wojny wietnamskiej, czy od kilkudziesięciu lat. Po 20 latach bezsensownej wojny Amerykanie się poddali i zostawili Afganistan, w którym natychmiast upadły te ich rządy przez nich tam ustanowione i do władzy wrócili talibowie, przez którym zaczęli wojnę 20 lat wcześniej. Można powiedzieć, że Amerykanie byli na samym dołu. Tylko że Putin założył, że skoro oni są w takim kryzysie, to machną ręką na Ukrainę. Tak? I tu się pomylił, bo wygląda na to, że w amerykańskim establishmencie dokładnie odwrotnie uznano, że to jest taka porażka prestiżowa, tak się w najbliższym czasie pojawi gdziekolwiek okazja, żeby pokazać, że my jednak się potrafimy postawić, to się postawimy. No i napatoczył się Putin z atakiem na Ukrainę. I stąd ta gigantyczna pomoc amerykańska. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale pakiet pomocowy dla Ukrainy, ten liczący kilkanaście miliardów dolarów, jest największym pakietem pomocowym w dziejach Stanów Zjednoczonych od czasu Lend-Lease Act, czasów II wojny światowej. I to nie udzielony zbliżonemu krajowi, jakim była Wielka Brytania dla Amerykanów, tylko Ukrainie. Tak. To jest ogromna skala pomocy i Amerykanie się naprawdę, moim zdaniem, znacznie większą skalę, niż bym kiedykolwiek przypuszczał, zaangażowali w obronę Ukrainy, która przecież nie jest w NATO, nie ma żadnego sojuszu. Owszem, mają moralne zobowiązania na ten układ budapeszteński, o którym wspominałem. Tylko że przez te wszystkie lata, od 2014 roku do aneksji Krymu, jakoś na świecie mało kto o tym przypominał, że tak naprawdę Amerykanie i Brytyjczycy nie dotrzymali zobowiązania wobec Ukrainy, bo pozwolili na aneksję części jej terytorium. Chociaż się zobowiązali, że zamiast za wyrzeczenie się broni planują na obronie. Więc oni tu mają powód także moralny, ale przede wszystkim chcą pokazać, że są ciągle supermocarstwem. No i stąd moim zdaniem takie ich znaczące zaangażowanie. Oczywiście ono nie przybierze nigdy formy zaangażowania wojskowego, stąd Amerykanie tak błyskawicznie cały swój personel z Ukrainy ściągali przed wybuchem wojny, żeby nie doszło do sytuacji zabicia przez Rosjan jakiegokolwiek obywatela amerykańskiego, bo nie chcieli bezpośredniego starcia. Ale broń Ukraińcom będą wysyłać tak długo, jak długo Ukraińcy będą się chcieli bronić. Co wygląda na to, że będzie trwało długo. Ponieważ Rosjanie też nie zamierzają ustąpić, to czeka nas długa i ciężka wojna. Niestety będziemy, może nie ofiarą tej wojny, ale będziemy ponosić konsekwencje tej wojny w postaci właśnie uchodźców, których liczba prawdopodobnie będzie dalej rosła. I to będzie ogromne wyzwanie dla Polski. Proszę bardzo. Ja mam pytanie.
Na ile po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu i agresji Rosji na Ukrainę, wszelkie układy Ukrainy z Zachodem czy z Rosją gwarantujące Ukrainie integralność terytorialną, de facto nie agresję ze strony i Zachodu i Rosji, na ile je można uznać za w ogóle ważne? Na ile one jeszcze obowiązują? No, wie pan, one formalnie obowiązują, de facto nie obowiązują, to memorandum tak zwane budapeszteńskie z 1994 roku zostało w 2014 podeptane i nic się w tej sprawie nie zmieniło od 2014 roku, bo Krym i te wschodnia część, Ługański, część Ługańskiego Okręgu Donieckiego zostały oderwane siłą od Ukrainy. Z tego punktu widzenia no, to jest jeszcze jedna z wielu umów na świecie międzynarodowych, które nie są przestrzegane, no ale nic na to nie poradzimy. No, po prostu tak już jest, że prawo międzynarodowe czasem bywa przestrzegane, a czasem nie, zresztą podobnie jak to prawo krajowe. Tylko że problem polega na tym, że w przypadku prawa międzynarodowego jest ciężko wyegzekwować. Dlatego nie kryję, że ja bardzo z dużym sceptycyzmem, nie dlatego, żebym uważał, że tak nie powinno być, tylko z dużym sceptycyzmem patrzę na te wszystkie groźby, że kierowane pod adresem Putina, że zostanie podstawiony przed Trybunałem Międzynarodowym. Jakoś nie bardzo widzę szansę na realizację tego, choć oczywiście by mi się to podobało, ale to nie jest Serbia, bo zwróćcie Państwo uwagę, że jest taki kazus, prawda, przywódcy Serbii Slobodana Miloševića, którego postanowiono przed Międzynarodowym Trybunałem za zbrodnie wojenne, których się Serbowie dopuścili w latach 90. na obszarze dawnej Jugosławii. No tyle tylko, że Serbia nigdy nie była mocarstwem nuklearnym, w ogóle nigdy nie była mocarstwem i analogie są kompletnie chybione, no nie przez przypadek, żeby powstrzymać zbrodnie serbskie w Kosowie na Albańczykach, NATO zorganizowało naloty na Belgrad. No to przez analogię dzisiaj powinny być naloty na Moskwę NATO. Tymczasem nie ma nawet decyzji o obronie przestrzeni powietrznej Ukrainy, tak? Nie mówiąc już o nalotach na terytorium rosyjskie. Tego nikt nie proponuje, że sobie zdają sprawę, że to byłaby trzecia wojna światowa, której nikt nie chce. Nie chce nawet Putin, moim zdaniem, żeby była jasność. Bo Putin jest troszkę zakładnikiem sytuacji, którą sam pełzł. Bo on sobie nie przypuszczał, że będzie taka skala oporu Ukrainie i nie sądzi, że będzie tak gwałtowna reakcja Zachodu. On myślał, że się powtórzy na może większą skalę rok 2014, kiedy też tam trochę poprotestowano, ale ponieważ dość szybko sytuacja została na Krymie opanowana, no to nie ma o czym mówić. Tak, ja mam jeszcze drugie pytanie. Tak. Wobec tego, na ile Zachód, oczywiście nie włączając się w wojnę z Rosją, bo to zaczęło trzecią wojnę światową, która mogłaby się szybko przerodzić w wojnę nuklearną nawet, z racji tego, że i NATO, i Rosja posiadają dosyć skory arsenał nuklearny właśnie. Na ile Zachód ma pomóc Ukrainie, żeby się nie wplątać w ten konflikt? W takim sensie, że widzimy, że Putin nie chce ustąpić, bo wojna trwa już prawie miesiąc i no, założone przez Putina cele przed wojną nie zostały do tej pory osiągnięte. Tak jak pan wspominał, choćby Charków do tej pory nie zdobyty, czy Mariupol. Wobec tego widzimy, że Ukraina się broni, widzimy też, że Zachód pomaga, widzimy, że Putin nie chce ustąpić. Ze strony Zachodu zostały nałożone na Rosję spore sankcje, ale one też widzimy, że nie zatrzymują Putina. I tutaj ja słyszałem takie głosy od ludzi pracujących w ambasadzie polskiej w Moskwie, że w Rosji około 20% ludności zdaje sobie sprawę z tego, co się faktycznie dzieje na Ukrainie. Że tutaj ze strony ludu rosyjskiego, że tak to nazwę, też nie możemy liczyć na zbyt dużą reakcję, nie możemy liczyć na, w cudzysłowie, rewolucję. No, wie pan, zależy kiedy, bo 20% to nie jest mało. Ja chcę panu powiedzieć, jak pan prześledzi ostatniej rosyjskiej rewolucji, no to jak w 1914 roku Rosja wyszła do wojny, był powszechny entuzjazm, że w końcu damy tym Niemcom łupnia i będzie dobrze. Po czym minęły 3 lata, no i wojna się przeniosła na rosyjskie terytorium i z każdym rokiem żyło się coraz gorzej. Sukcesów w wojnie nie było i ludzie byli coraz bardziej rozgoryczeni, wściekli, aż wreszcie zrobili rewolucję lutową i obalili cara. Więc wie pan, więc być może to tak będzie powtórka po 100 latach, dlatego że być może to się nie, za 3 tygodnie nie będzie w Rosji rewolucji. Za 3 tygodnie tam może być przewrót wewnętrzny i ta kamaryla wokół Putina może go obalić. Ale za 3 lata, jeżeli Zachód utrzyma te sankcje i zginie nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy Rosjan na Ukrainie, a to nie jest wykluczone, to zapewniam pana, że tam dojdzie do rewolucji.
Dlatego, że większość Rosjan uzna, że skoro nie możemy wygrać, to znaczy, że ktoś, kto nas tą wojnę wpakował, jest zdrajcą i trzeba go się pozbyć. Tak było z Mikołajem II. Rosjanie nie obalili Mikołaja II dlatego, że uważali, że carat jest zły i chcą być republiką. Tylko dlatego, że uważali, że car zawiódł, bo rozpętał wojnę, której nie potrafi wygrać, a później jeszcze zaczęły do nich docierać różne plotki na temat tego, co się dzieje na dworze carskim, że car nie do końca panuje nad sytuacją, że tam się różne skandale odbywają z postacią jakiego mnicha Rasputina jako wiodącą. I w końcu wybuchła rewolucja. Więc wie pan, więc to jest tylko kwestia czasu, to nie ma żartów, bo Putin zaczął rozgrywkę, która może go kosztować nie tylko władzę, ale i życie. Także tu mogą być bardzo różne scenariusze. Jedno jest pewne, jeżeli Zachód cofnie pomoc Ukrainie, albo ją ograniczy, to Ukraina się załamie bardzo szybko. Bo Ukraina jest krajem dzisiaj, no, która była już krajem niezbyt bogatym i właściwie bez dostaw, zwłaszcza broni, ale także żywności, innych artykułów typu lekarstwa, no, po prostu ten opór ukraiński padnie. Więc jest oczywiste, że Zachód popełniłby fundamentalny błąd, gdyby przestał popierać Ukrainę, bo w istocie rzeczy Ukraińcy walczą w dużym stopniu w interesie Zachodu. Dlatego, że mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną sytuację geopolityczną. Ja bym się naprawdę bał o nasze bezpieczeństwo, gdyby Putin tak się odgrażał w ciągu kilkudziesięciu godzin, zajął większość terytorium Ukrainy. Bo wtedy nie my bylibyśmy obszarem jego zainteresowania, ale kraje bałtyckie, natomiast one są już w NATO. I my moglibyśmy się dość szybko stać rzeczywiście częścią agresji rosyjskiej. Inna rzecz, że on ma też pewien interes wobec nas, a mianowicie on się wiąże z obwodem kaliningradzkim i tego, że to jest ta enklawa rosyjska, prawda, otoczona przez Polskę i Litwę, do której Rosja rzeczywiście nie ma dostępu inaczej jak drogą morską. A pamiętacie państwo, od czego się druga wojna między innymi zaczęła? Od żądań Hitlera eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi. Tak? Więc tutaj mielibyśmy poważny problem i Ukraińcy też walczą w naszym imieniu. Więc każdy w Polsce, kto uważa, że my powinniśmy się z tej wojny wsparcia Ukrainy wycofać, bo nas to za dużo kosztuje, bo ci Ukraińcy coś odbierają, powinien się chwilę zastanowić, co mówi, bo działa na szkodę Polski. Ponieważ w naszym interesie jest, żeby Ukraińcy walczyli tam jak najdłużej i zadali Rosjanom jak największe straty. Ponieważ to jest kwestia naszego długofalowego bezpieczeństwa. I tu my tym razem mamy to szczęście, tak jak w naszej historii wielokrotnie myśmy walczyli w cudzym interesie, tak dzisiaj Ukraińcy walczą tak naprawdę w naszym interesie, nie tylko w swoim. Więc to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jak będzie z Zachodem, no Zachód jest podzielony, bo mówimy Zachód, ale widać wyraźnie, że inaczej na tą sprawę patrzą Amerykanie i Anglicy, a inaczej patrzą Francuzi i Niemcy. A tak się niestety składa, że to z Francuzami i Niemcami jesteśmy w Unii Europejskiej. A z Amerykanami i Anglikami jesteśmy już tylko w NATO. Tak? Więc to jest ta różnica. O tym też trzeba pamiętać, czyli mówienie o Zachodzie jako jedności nigdy nie było prawdziwe, a teraz już jest kompletnie nieprawdziwe. Musimy zacząć rozróżniać poszczególne państwa Zachodu i one się będą coraz bardziej inaczej zachowywały. Choć trzeba też docenić, że w Niemczech nastąpiła pewna reorientacja. To nie jest tak, że Niemcy się zachowują tak samo jak do 24 lutego. I macie jeden konkretny przykład w postaci gazociągu Nord Stream 2. Gdyby nie agresja rosyjska na Ukrainę, jestem przekonany, że ten gazociąg byłby lada dzień otwarty, bo on jest zbudowany. Tymczasem wygląda na to, że nie będzie otwarty w dającej się przewidzieć przyszłości, o ile w ogóle kiedykolwiek. A to jest taki jeden z papierków lakmusowych polityki niemieckiej. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że Niemcy będą na masową skalę wysyłali broń na Ukrainę, to się przeliczy, nie będą. Raz, że za bardzo ją mają, a dwa, że nie chcą. I w Polsce też się mają takie głosy, no czemu Niemcy nie pomagają Ukrainie? Bo oni się nie czują zagrożeni tak jak my. No proste. I nie mają globalnych interesów jak Amerykanie, dla których Ukraina jest tak samo ważna jak Tajwan czy różne inne Bliski Wschód i jeszcze parę innych regionów na czele z Ameryką Łacińską. Po prostu. Więc nie wymagajmy też od Niemców, żeby patrzyli tak jak my na kwestię ukraińską. Natomiast docenimy to, że jednak pewną ewolucję przeszli i trzeba tą ewolucję docenić i podsycać, bo ona jest dla nas korzystna. To samo z Francuzami na mniejszą skalę. Prawdopodobnie rosyjski niedźwiedź wpadnie ostatecznie i nieodwołalnie w łapy chińskiego smoka. I już z tych łap nie wyjdzie, udające się przewidzieć przyszłość. I to jest dla mnie absolutny fenomen zaślepienia rosyjskiej klasy politycznej, która od 30 lat Amerykę uważa za swojego głównego wroga, nie zdając sobie sprawy, że ma przy granicy przeciwnika, który ich po prostu zniszczy. Chińczycy ich zniszczą tylko w inny sposób niż to robią inni. Oni ich wyssają.
wyssają rok po roku, dekada po dekadzie. Nigdy nie będą wieszać swoich flag, ani nie tylko w Moskwie, ani nawet we Władywostoku, ale będą mieli to wszystko. To będzie wszystko ich, to już się zaczęło. I dlatego jest fenomenem, że Rosjanie tego kompletnie nie widzą. I cały czas uważają, że to Ameryka jest ich głównym przeciwnikiem. No ale to jest wybór rosyjskiej klasy politycznej. To moim zdaniem się już dokonało. I największym beneficjentem tej wojny są Chiny, żebyście Państwo mieli świadomość. Nikt na tym nie skorzystał tak jak Chiny. I dlatego naiwnością jest wiara, że Chińczycy kiwną palcem w tej sprawie, co najwyżej pomogło trochę Rosjanom, ale też nie za dużo. Dlatego, że w interesie Chin jest to, żeby Rosja się wykrwawiła definitywnie i wpadła jak dojrzały owoc do chińskiego koszyka. I to się właśnie będzie teraz działo. Pani coś chciała. No, ja się chciałam zapytać, jak jest z językiem rosyjskim na terenie Ukrainy, ponieważ spotkałam się z takim stwierdzeniem, nie wiem czy ono jest prawdziwe, że tak jak u nas powszechnym językiem do nauki jest język angielski, tak u nich jest język rosyjski. I jeżeli to prawda, to dlaczego tak jest, skoro Ukraina odchodziła od polityki prorosyjskiej? Znaczy, widzi pani, to po pierwsze jest tak, że to nie jest takie proste, że jak pani widziała, to się ten zwrot był, powiedziałbym, to jest kwestia ostatnich lat. I to nie jest tak, że Ukraińcy nie mówią po angielsku. Zaczęła przyrastać liczba Ukraińców mówiących po angielsku. Ba, i to było nawet ważniejsze, zaczęła przyrastać liczba Ukraińców mówiących po ukraińsku. Dlatego, że ja mam takiego zaprzyjaźnionego profesora Ukraińca, ale urodzonego w Polsce, ale człowieka, który należy do ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, który ma ogromne kontakty z Ukrainą przez lata i ja z nim tuż przed wybuchem tej wojny rozmawiałem, on mi powiedział, go pytałem właśnie, jak się zmieniają nastroje na Ukrainie przez ostatnie lata, co on o tym sądzi, on powiedział bardzo charakterystyczną rzecz, że jak do 2014 roku jeździł do Kijowa, to praktycznie gdzie nie poszedł, wszyscy mówili po rosyjsku, czyli w stolicy mówiono właśnie powszechnie po rosyjsku. Natomiast jak chciał usłyszeć ukraiński, to musiał pojechać od Kijowa na prowincję. Na wsi ukraińskiej mówiono po rosyjsku, jest jeszcze ten słynny surżyk, czyli mieszanina rosyjskiego, ukraińskiego. Ja nie jestem językoznawcą, proszę mnie pytać, na czym to polega, czemu to jest bliższe, ale jest taki mieszaniec jeszcze. Ale w każdym razie, co mi powiedział ten profesor później, że od 2014 roku, z każdym rokiem, jak był w Kijowie i nie tylko tam, to widział, jak ta elita ukraińska zaczyna coraz bardziej odchodzić od rosyjskiego i mówić po ukraińsku. Nagle mówienie po ukraińsku stało się modne. Więc wie pani, natomiast to są wszystko procesy, które się nie dokonują w kilka lat, tylko w kilkadziesiąt. Więc ja mam wrażenie, że jeśli Ukraina zdoła obronić swoją niepodległość i ten kurs prozachodni, to tam coraz więcej ludzi będzie się uczyło angielskiego, a coraz mniej rosyjskiego. Ale to nie znaczy, że oni ten rosyjski zapomną, bo rosyjski jest tam po prostu językiem wszechobecnym. To jest troszkę coś innego niż w Polsce, no u nas też. Ja byłem uczony przez długie lata rosyjskiego jeszcze w szkole w czasach komunistycznych. Słabo go się nauczyłem, nad czym żałuję, ale rozumiem sporo. Rozumiem wszystkie bukwy, czytam. No nie potrafię sam mówić po rosyjsku, ale z tym ukraiński widzę, że jest podobny, też trochę rozumiem. Więc wie pani, więc to wymaga czasu. Więc mówiąc krótko, jeśli Ukraińcy dostaną szansę, to oni się zderusyfikują bardzo mocno, bo w tej chwili po tej wojnie myślę, że niechęć do Rosji będzie ogromna. No. Ale też nie można tego popadać w paranoję, no bo byśmy się nie uczyli niemieckiego, bo Niemcy nam krzywdy wyrządzili, prawda, czy rosyjskiego. Nie. Trzeba się uczyć języków obcych. Natomiast Ukrainę czeka naprawdę długi okres budowania takiej tożsamości narodowej. To jest też w kontekście tego, co u nas będzie podnoszone, czemu oni nas nie pojednali się z nami, nie przeprosili nas za zbrodnie i tak dalej. Bo to wymaga czasu. To wymaga czasu. My nie możemy wymuszać na Ukraińcach tego, że wy teraz jesteście na naszej łasce, to przepraszajcie tu na kolana i za banderę i tak dalej. To przyjdzie z czasem, bo oni im będą tu dłużej, będą poznawać nasze relacje, to się dowiedzą, że były takie historie, nawet, bo to nie jest tak, że to jest powszechna wiedza. Miejcie Państwo świadomość, że u nas wiedza o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów na Polakach jest nieporównanie większa niż tam po tej drugiej stronie. Dlaczego? No bo zawsze się uczy głównie tej historii pozytywnej. A mniej się mówi o tych czarnych, ciemnych kartach w dziejach każdego narodu, o tym się mówi niechętnie. Stąd na przykład mamy kazus historii w Jedwabnem, tak? I pogromów, udziału Polaków organizujących pogromy antyżydowskie. To nie jest ten aspekt historii, który jesteśmy dumni, o którym mówimy, do którego wracam, ale takie rzeczy były, co Żydzi nam nieustannie wypominają, tak? Więc nie dziwmy się, że Ukraińcy jakoś niechętnie o tym
o tym mówią i do tego wspomniałem, ale to jest tylko kwestia czasu, bo oni to muszą przepracować, oni teraz mają inny problem. Ale to wszystko jest kwestia czasu. Nic się nie dzieje szybko w relacjach między narodami. A także nauka języka nie będzie dużo tożsamości historycznej, świadomości. To wszystko wymaga nie lat, a dekad. W nawiązaniu do tego ostatniego problemu. Właśnie chciałam zapytać, kim jest Bandera z perspektywy ukraińskiej? No, to jest tak, symbol prawa zbrodniarza to jest porównanie, ja teraz użyję porównania, które nie jest adekwatne, bo ten człowiek, którego nazwiska wymienię, nigdy nikogo nie zabił i co więcej, nawet jego wyznawcy mają nieporównanie mniej ofiar na sumieniu, ale mają jednak pewne, niż wyznawcy Bandery. Pomnik tego człowieka jest na Trakcie Królewskim, niedaleko kancelarii premiera, mówię o Romanie Dmowskim, twórcy polskiego nacjonalizmu. Otóż niech pani się za chwilę zastanowi, czy Polacy mają wspólny pogląd na temat Romana Dmowskiego. No nie mają, tak? Bo ja mam takich, którzy uważają, że to jest najwybitniejsza świetlana postać, twórca polskiego ruchu narodowego, patriota, bohater narodowy, który walczył o polskie granice na konferencji w Wersalu i mogą godzinami mówić jego zasługi. No i mamy też takich, którzy uważają, że to jest zakała polskiego narodu, antysemita, kryptofaszysta, no mówiąc krótko, postać skrajnie negatywna. Podobnie jest na Ukrainie z Banderą. Ci, co coś wiedzą o Banderze, dla jednych to jest postać na pomniki i na domu postawili te tam pomniki, a inni by się chętnie od niego odcięli, bo uważają, że to jest ukraiński faszysta, ktoś, kto im przynosi wstyd, to właśnie mordował Polaków, to po prostu miał poglądy skrajnie, właśnie faszyzujące, kto kolaborował z Hitlerem, chciał kolaborować, tak, i tak dalej. Więc wie pani, nie ma jednego spojrzenia na Banderę na Ukrainie. On tam też jest przedmiotem głębokiego sporu, no ale jak się u nas chce powiedzieć, Ukraina kocha Banderę, to się bierze tak jak jakiegoś miłośnika Bandery i się go nagłaśnia jego poglądy, prawda? Bohater narodowy, no tak zrobił niestety prezydent Juszczenko, chcąc wygrać wybory prezydenckie, reelekcję, usiłował pozyskać część tego nacjonalistycznego elektoratu, to nagle, chociaż latami się spotykał z Lechem Kaczyńskim i jednał, prawda, w Pawłokomie czy w Hucie Pieniackiej, Bach na koniec wydał dekret, że Bandera jest bohaterem narodowym Ukrainy. Co zresztą później nawiasem mówiąc, ten dekret został uchylony, bo nie zwrócił uwagę, że ten dekret Juszczenki został uchylony, więc on nie obowiązuje. To też nie jest przypadek, czyli tam się toczy spór. Tam się toczy spór taki jak u nas wokół no, właśnie wspomnianego Romana Dmowskiego. Czyli nie ma jednej oceny ukraińskiej Bandery i nie będzie. Bo nawet jak już większość Ukraińców się od niego odetnie, większość, badania można zrobić socjologiczne, ale gdzieś kolejni prezydenci go tam potępią, nawet jak zlikwidują jego pomniki, co daj Boże, to choć nie możemy ich do tego zmusić, to i tak będą wyznawcy Bandery na Ukrainie. No bo tak już jest, że zawsze jest jakaś mniejszość, która uważa, że ta większość zdradziła, a my tu będziemy tego Banderę, prawda, kochać i wielbić i już. No i nic na to nie poradzimy. Ale to nie może być głównym powodem. Historia jest ważna, o historii trzeba pamiętać. Historia jest dla nas źródłem ogromnej wiedzy. Natomiast nie możemy być zakładnikiem historii w bieżącej, przyszłej działalności. To jest największy błąd, jaki można popełnić, no właśnie kierując się resentymentami historycznymi, podejmując bieżące działania. No tak byśmy dzisiaj właśnie się zachowali. No, w czyim interesie byłoby, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli Ukraińcom, zamykamy granice, wyście mordowali naszych, tak? Przeproście, najpierw to się zastanowimy, czy was wpuści, uciekajcie sobie gdzie indziej. Zamykamy granice, nie wpuszczamy, tak jak niedawno granica była zamknięta, prawda, jak Łukaszenka organizował tą operację przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu, tak? Mogliśmy to zrobić, tak? I kto by na tym skorzystał? No na tym skorzystałaby Rosja, tak? Rosja byłaby głównym beneficjentem i ci na Zachodzie, że no zobaczcie, Polacy to jest banda ksenofobów, zawsze mówią, że oni byli nieszczęśliwi, że ich tam prześladowano, jak przychodzi do pomocenia, udzielenia pomocy komukolwiek, to nikomu nie chcą, nawet Ukraińcom pomóc, tak? Ale moglibyśmy to zrobić, tak? Przy okazji byśmy też, o czym nie mówiłem, ale przekreślili największą szansę rozwojową Polski, jaka się rysuje na horyzoncie, a która jest związana właśnie z 700 tysiącami ukraińskich dzieci, które wjechały do Polski. Dlatego, że największą klęską, katastrofą długofalową Polski, jaka się nam wydarzyła przez ostatnie 30 lat, jest klęska demograficzna. I prawda jest taka, że jeżeli z tych 700 tysięcy dzieci połowa, a one za rok, dwa będą mówiły po polsku tak jak wy, zostaną tutaj, to one w przyszłości będą zasilały nasz fundusz emerytalny.
I to jest ogromna szansa rozwojowa dla Polski, z czego większość sobie nie zdaje sprawy. I to jest dodatkowy argument poza wszystkimi humanitarnymi, chrześcijańskimi i tak dalej. Czysto ekonomiczny, to jest ogromna szansa rozwojowa dla Polski i dramat dla Ukrainy. Jeśli oni nie wrócą, to będzie ich decyzja. A prawda jest taka, jak ta wojna potrwa dłużej, no to jedni wrócą po ich zakończeniu, bo ona się kiedyś kończy, każda wojna się kiedyś kończy, a inni nie wrócą. Tyle. To ja pozwolę sobie zadać pytanie, takie pytanie zza kamery, bo mnie by ciekawiło to, jak jest skonstruowana ta obecna scena polityczna na Ukrainie, jakie to są ugrupowania polityczne, jakie mają programy i czy rzeczywiście tam są silne wpływy banderyzmu. Mnie ciekawi taka jedna rzecz, no skoro mamy Juszczenkę, mamy Zełenskiego i oni ogłaszają tego Banderę bohaterem narodowym, to znaczy, że to ci nacjonaliści ukraińscy muszą być tam jednak jakąś wpływową grupą, skoro jest próba ich przyciągnięcia. Tak. To ja od razu odpowiem, ja nie jestem specjalistą z współczesnej ukraińskiej sceny politycznej, więc ja panu dokładnie nie odpowiem, ale przerażąc przez analogię w Polsce, no podejrzewam, że tak jak u nas, gdybyśmy się patrzyli, a u nas jak jest ze środowiskami kresowymi? Mamy środowiska kresowe, które właśnie cały czas, one teraz przycichły wobec tej fali, ale cały czas tam podnosiły, że my od tych Ukraińców za mało wymagamy, powinniśmy być twardszą politykę prowadzić. Tam zresztą były konkretne spory, no przecież ja już o tym czasu nie mówiłem, ale tam jest cały spór o właśnie kwestię ekshumacji. Władze ukraińskie dość długo się nie zgadzały na prowadzenie akcji ekshumacyjnych przez Polski Instytut Pamięci Narodowej na terytorium Ukrainy, gdzie próbowaliśmy ofiary między innymi ludobójstwa na Wołyniu, a także inne odnajdywać. Z kolei oskarżając nas o to, że my niszczymy pomniki ukraińskiej powstańczej armii na terytorium Polski, bo rzeczywiście był taki pomnik, już nie pamiętam jak się ta miejscowość nazywa, zbudowany nielegalnie w 1994 roku, który kilka lat temu został zlikwidowany przez polskie władze. No i słusznie, bo skoro był nielegalny, no to nie powinien był stać, ale Ukraińcy się o to strasznie obrazili. Więc wie pan, więc mówiąc krótko, takie środowiska kresowe też mamy i gdzie one mają, jakie one mają w Polsce wpływy? No. W Konfederacji, troszkę w PSL-u, troszkę w PiS-ie, ale czy one tam narzucają tym partiom ich politykę? Nie, no ci politycy kokietują te środowiska, bo zależy im na wpływie i podobnie jest podejrzewam na Ukrainie. Więc są różne partie, które z przyczyn wyborczych nagle nawiązują do pewnych wątków, ale w tej chwili to mam wrażenie, że wszystko się i tak zrobiło mniej istotne. Od wybuchu wojny, myślę, że w ogóle nastąpiło coś, co się ładnie nazywa słowem reset w relacjach polsko-ukraińskich. Myślę, że teraz niezwykle trudno będzie wrócić, ktokolwiek z jakich powodów będzie chciał, do tej narracji takiej właśnie, no, że Ukraińcy nie wykazali się nadmierną pokorą, że są aroganccy, że właśnie tego Banderę tam gdzieś propagują. Nie, mam wrażenie, że to w Polsce nie będzie problemem, mam taką nadzieję, no chociaż kto wie, to czas pokaże. Natomiast mówię, spór na Ukrainie wokół Bandery się będzie toczył, tak jak u nas się toczą spory o różnych naszych niejednoznacznych bohaterów narodowych i powinniśmy się z tym pogodzić, nie robić z tego problemu teraźniejszego i przyszłego. Wzajemnych relacjach, bo na tym skorzystają tylko przede wszystkim wrogowie Polski i Ukrainy, czyli dzisiaj w pierwszej kolejności Rosjanie. Bo to im zależy najbardziej na podsycaniu tego sporu. Przecież powiedzmy sobie szczerze, w narracji sowieckiej, takiej rosyjsko-sowieckiej, to i UPA, i Armia Krajowa to są ci sami faszyści, tylko to są ukraińscy faszyści i polscy faszyści. Są takie rosyjskie książki, gdzie tak pisano o Armii Krajowej i UPA. To właściwie jest jedno i to samo, co kolaborowali z Hitlerem. Oni tak uważają. No są tacy rosyjscy historycy i tacy ludzie w Rosji już tak uważają. Że tam dużych różnic nie ma, się mordowali między sobą, wiadomo, faszyści się między sobą biją, ale to jest jedna banda. Tak? Więc musimy o tym pamiętać, że tutaj w interesie polskim jest próba nie pogodzenia się ukraińskim punktem widzenia, bo on zawsze będzie inny, tylko zrozumienia tego punktu widzenia i próby dialogu i osiągania jakiegoś konsensusu, ale na zasadzie takiej, że każdy pozostanie i przy swoim zdaniu. My zawsze będziemy patrzeć na Banderę inaczej niż przynajmniej część Ukraińców.
A oni będą inaczej patrzeć na przykład akcję Wisła, którą stale podnoszą, dlaczego to Polacy za akcję Wisła niewystarczająco przeprosili. Tak, bo przecież to była operacja, a my, a z kolei część Polaków, a nie, to nie my, to komuniści zrobili. No ale komuniści też mieli określoną narodowość i to była decyzja polskich władz komunistycznych, a nie Moskwy, akcja Wisła. I tak dalej, więc tutaj można to mnożyć, tylko po co? No to trzeba po prostu starać się nie tyle przejść do porządku dziennego i zapomnieć, tylko pamiętać, ale z określonym kontekstem tej sprawy, no i nie budować na tym istoty sprawy w relacjach polsko-ukraińskich. To będzie najważniejsze w tej chwili, bo jak mówię, będą takie próby. Nie mam cienia wątpliwości, że jak minie ten pierwszy entuzjazm, już się kończy, będą takie próby podsycania tego antagonizmu ukraińsko-polskiego w oparciu o historię. Tu nie mam cienia wątpliwości, że tak będzie. Ja jeszcze zadam pytanie. Tam jest pytanie. Proszę. Nie, to korzystajcie, bo wiecie, ja pana profesora dopytam na osobności, a teraz proszę, żebyście zadawali pytanie. Ja chciałem zadać takie trochę może typowe, bo siatkę zakrawiające na socjologię pytanie. Bo ja zauważyłem coś takiego, że każdy naród potrzebuje jakiegoś bohatera narodowego. Czy to będzie... Wielu, nie jednego. Fikcyjny wielu bohater. Tak. No tak jak na przykład Piłsudski czy Moski dla Polski, tak jak De Gaulle dla Francji i Bismarck dla Niemiec. Chodźmy. I takie Bandera dla Ukrainy, na przykład. Na ile takim bohaterem narodowym Ukrainy może się stać Zełenski w przyszłości? Wie pan, no to czas pokaże, dlatego że polityk, który jest teraz w apogeum popularności, może mieć też okres, kiedy będzie mniej popularny. I widzi pan, i to jest tak, że to się będzie zmieniało w czasie, bo jak pan weźmie Piłsudskiego, trzymajmy się tego przykładu, to Piłsudski miał różne fazy i w Polsce także był okres, kiedy prawda, no, oceniano, nigdy wszyscy go nie oceniali dobrze, ale kiedy miażdżąca większość go oceniała bardzo pozytywnie i okres, kiedy był powszechnie zwalczany jak w PRL-u, prawda, był przedstawiany jako właśnie nieomal twórca polskiego faszyzmu i dyktator, no ale był dyktatorem, no właśnie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem, natomiast co do Zełenskiego, no to czas pokaże, bo my nie wiemy, co się z nim stanie dalej. Jak się jego losy dalej potoczą. Wie pan, mamy różne historie, natomiast oczywiście, że Ukraina dzisiaj ma i tak bez Zełenskiego wielu bohaterów, bo już iluś zginęło, tak? I wie pan, na przykład, jeżeli Mariupol padnie, to ktoś, kto bronił Mariupola, dowódca tej obrony, będzie jeden z ukraińskich bohaterów narodowych, bo to jest absolutny fenomen. To, że im się udaje przez tyle dni to ogrążone miasto, które moim zdaniem jest kompletnie odcięte od dostaw, utrzymać. Tak? Więc wie pan, więc tak próbowano wykreować i pewnie będą ci bohaterowie, ci obrońcy Wyspy Węży, którzy mieli zginąć w pierwszym dniu ofensywy rosyjskiej, choć wydaje się, że podobno żyją w rosyjskiej niewoli, tego do końca nie wiemy. No. Więc wie pan, więc to jest jak załogą Westerplatte, prawda? Więc oczywiste jest, że ta wojna wykreuje bohaterów i główną z nich będzie Zełenski, no bo dlaczego? No bo on jest prezydentem, prawda? Natomiast nie wiem, jak się ta wojna skończy. Niech pan pamięta, że jeśli patrzymy na przykład na rok 1939, no to mówimy o bohaterskiej obrońcach Westerplatte, tak? Mówimy o prezydencie Warszawy Starzyńskim, ale już nie mówimy o prezydencie Mościckim jako jakiejś wielkiej postaci, która heroicznie broniła, no bo wiadomo, jak się to skończyło. Już nie mówię o nieszczęsnym naczelnym wodzu marszałku Rydzu-Śmigły, prawda? Który stracił kompletnie szansę na dobre miejsce w historii, to swoją ucieczką do Rumunii. Nic mu nie pomogło to, że później wrócił, prawda, do okupowanego kraju, bo był już skompromitowany. No. Więc wie pan, więc to jest tak, a co by było z Piłsudskim, gdyby dożył wojny jako już taki, no bardzo, bardzo powiedziałbym, wiekowy człowiek schorowany. No. Nie wiem, czy pan wie, ale Niemcy ustawili pod grobem Piłsudskiego na Wawelu wartę honorową. Tak. No dlaczego ją ustawili? A co by było, gdyby Piłsudski stanął na czele kolaboracyjnego jakiegoś rządu? Bo nie wiem, czy pan wie, ale w 1939 roku Hitler miał pomysł na zbudowanie takiej kolaboracyjnej małej Polski w oparciu o ten... Tylko się Stalin nie zgodził, tak. Ale gdyby Hitler to zrobił mimo to, Piłsudski żył, tak? I Piłsudski by się zgodził stanąć na czele takiego rządu. Załóżmy hipotezę, byłby bohaterem narodowym, czy nie? No właśnie, widzi pan. Więc dlatego, ale na szczęście dla niego umarł w porę i taka propozycja w związku z tym nie padła. Więc wie pan, więc nie mówmy teraz, co będzie z Zełenskim za 30 czy 50 lat, może jeszcze tyle pożyć, prawda? Poczekajmy, w historii widać coś po pewnym czasie. Jedno jest pewne, dzisiaj Zełenski wykonuje absolutnie niewiarygodnie pozytywną pracę PR-ową dla sprawy ukraińskiej na świecie.
Jego występy zdalne przed kolejnymi parlamentami są tego dowodem, nawet jak nie dają od razu efektu jak przed Bundestagiem, to po pierwsze one i tak będą oddziaływać w czasie, a po drugie dzisiaj tak naprawdę dla Ukrainy najważniejsze jest to, że już mu się udało przed Kongresem Amerykańskim wystąpić i to, że chcę panu powiedzieć, że Ameryka jest dzisiaj tak podzielona jak Polska. Czyli tak, na republikanów i demokratów tam potworny jest ten podział mocny, a mimo to w tej sprawie jest pełna jedność. Tam nie było różnicy zdań. To nie jest tak, że tam demokratyczna większość, prawda, i Biden siłą tam jednym głosem przepchali te wszystkie pakiety. Nie, tam republikanie też to popierają. I to pokazuje, jak wielki sukces odniósł Zełenski. Hitler w istocie rzeczy chciał przeformatować Niemców i zrobić z nich właśnie nie naród europejski, tylko naród o mentalności właśnie wschodnioazjatyckiej, gdzie człowiek jest tylko śrubką, narzędziem w realizacji wielkich ponadczasowych interesów narodu niemieckiego i tysiącletniej Rzeszy. I tak samo jest z Rosją, to znaczy tam jest pewna mniejszość, która by chciała i się nazywa okcydentalistami albo zapadnikami. Że oni by tak chcieli jak na Zachodzie, żeby tak, prawda, właśnie i gospodarka była prywatna i uczciwa, żeby korupcji nie było i żeby państwo się nie wtrącało obywatelowi w jego życie codzienne, żeby tych wojen nie prowadzić jakichś takich agresywnych, żeby to wszystko jakoś tak wyglądało trochę w tej Europie Zachodniej. No więc nie, to jest mniejszość. Większość Rosjan jest taka, jaka jest i popiera dzisiaj agresję Putina. Oni za chwilę mogą zmienić to zdanie, ale dzisiaj, za chwilę czy za kilka lat, ale dzisiaj oni są przekonani, że Putin buduje wielkość Rosji, ta wielkość Rosji się wykuwa pod Kijowem, pod Mariupolem czy pod innymi oblężonymi ukraińskimi miastami i tyle. I oni tak uważają, bo gdyby było tak, że to jest tylko pomysł samego Putina, wąskiego jego otoczenia, to on by już był obalony. Bo ta wojna już, ci, którzy się trochę tym interesują, widzą, że nie idzie Rosji, tak jak myślał. A mimo to większość Rosjan mówi, damy radę. I podobnie jest z tymi sankcjami. Oni uważają, że ten Zachód był zawsze przeciwko nim, no teraz jest dowód na to. Zawsze chcieli nas zniszczyć i teraz chcą zniszczyć, bo nam McDonalda zabrali. Możemy to uważać za absurdalne, ale oni tak rozumują. I tyle. I w tej chwili została uruchomiona spirala rosyjskiego nacjonalizmu. To się będzie nakręcała nie wiem jak długo. To wszystko będzie zależało od tego, ile ta wojna potrwa i jak się przejdzie. Ale proszę się nie łudzić, że odejście Putina rozwiązuje problem ekspansjonizmu rosyjskiego. Nie. Nie będzie Putina, będzie ktoś inny i on pewnie nie będzie tego robił w ten sposób, ale w inny sposób wróci do tego. Rosja nie będzie, moim zdaniem, nigdy częścią Zachodu. I nie należy tego oczekiwać, nie należy do tego dążyć, trzeba się pogodzić z tym, że ona jest odmienną rzeczywistością cywilizacyjną i próbować sobie z nią jakoś relacje ułożyć, kiedy zrobi się mniej agresywną, no bo dzisiaj tych relacji się nie da sobie z nią ułożyć w sytuacji, w której Putin po prostu robi to, co robi. Ale co będzie w przyszłości, to czas pokaże. To co, chyba będziemy powoli do końca. Proszę bardzo. Ja się chciałam zapytać, czy to prawda, że w Rosji jest taka dezinformacja, że z żołnierzy dostaje informację, że jadą na ćwiczenia, a tak naprawdę to jest wojna? Znaczy nie, na początku tak było. Rzeczywiście ci pierwsi, którzy zaczęli 24 lutego tą operację, mieli informację, że na ćwiczenia. No teraz minęło już kilka tygodni, więc oczywiście już w tej chwili mają świadomość, tylko tam nie wolno używać słowa wojna. To jest operacja specjalna. To jest taki mechanizm typowy. O właśnie, to jest jedna z tych odmienności cywilizacyjnych. Nie nazywać rzeczy po imieniu. To jest jedna z cech tego typu systemów, których słowom się nadaje inne znaczenia niż my byśmy im nadali.